Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem z Seatem Ibizą 6L. No i na początek oczywiście kilka ważnych dat. Samochód zadebiutował na rynku w roku 2002. W roku 2003 do oferty dołączyła wersja sedan, czyli Cordoba, z kolei drugiej generacji. Samochód, zarówno Cordoba, jak i Ibiza zostały oparte na podobnych podzespołach co Fabia 1 i Polo 9N. W 2006 roku samochód przeszedł drobny facelifting, w 2008 zakończono produkcję auta i na rynku zadebiutowała kolejna generacja auta. Jeżeli chodzi o silniki benzynowe, to macie do wyboru kilka jednostek. Oferta jest dość ciekawa. Podstawowy silnik to silnik 1.2, który może mieć moc od 54 do 70 koni mechanicznych. Osiągi do 100 na godzinę w zależności od mocy to od 14,2 do około 15 sekund. Wiadomo, im mocniejsza wersja, tym osiągi lepsze. Jednostka ta niezbyt dobrze radzi sobie w trasie. Jest według mnie zdecydowanie zbyt ospała. Do tego dochodzą problemy z awaryjnością tego silnika, zdarzają się przypadki rozciągania łańcucha rozrządu, przeskakiwania tego łańcucha. Użytkownicy zwracają również uwagę na problemy z głowicą. Czasem zdarza się, że pęka głowica, czasem uszczelka pod głowicą. Do tego dochodzi problem z wałem korłowym, jest również niezbyt trwały, z czasem może łapać luz. I tak to niestety w przypadku jednostki 1.2 wygląda. Raczej bym ten silnik omijał, bo remont jest zupełnie nieopłacalny. Kolejny silnik to jednostka 1.4, która generuje moc od 75 do 101 koni mechanicznych i tu osiągi to w zależności od mocy od 11,2 do 13,2. Zdecydowanie, jeżeli chcecie już ten silnik wybrać, no to wybierajcie raczej tą wersję topową, 101-konną. Niestety jednostka ta nie jest taka super idealna, choć jest lepsza niż silnik 1.2. Bo tutaj zdarzają się przypadki zamarzającej odmy, co może nawet doprowadzić do uszkodzenia silnika. No, nie jest to też silnik jakiś super dynamiczny. Oczywiście w tej wersji topowej do jakiegoś spokojnego poruszenia się mocy raczej Wam wystarczy, ale też w trasie nie będziecie jakoś super pewnie się czuli. A do tego jeszcze dochodzi problem nadmiernego zużycia oleju silnikowego. Oczywiście winne są pierścienie i zwykle trzeba przeprowadzić remont tego silnika, co również nie do końca w przypadku silnika 1.4 będzie w ogóle opłacalne. Według mnie lepszą jednostką będzie silnik 1.6, co prawda będzie palił trochę więcej niż ten 1.4, więc można powiedzieć, że z drugiej strony no 1.4 jest taka propozycja bardziej ekonomiczna, no tylko niestety jest ryzyko, że silnik będzie zużywał olej. A przed zakupem ciężko będzie to sprawdzić. Co najwyżej możecie zerknąć, czy koło wlewu oleju po prostu nie jest rozchlapane olej. Tyle możecie sprawdzić. Jednostka 1.6 generuje moc od 101 do 105 koni mechanicznych. Według danych, które udało mi się znaleźć, to przyspiesza do setki w około 10,6 sekundy. Wydaje mi się, że raczej bliżej 11, patrząc na wersje słabsze, ale być może się mylę. Silnik jest dość trwały, no ale w przypadku jednostki 1.6 spalanie będzie troszeczkę większe. Myślę, że w skrajnych przypadkach może dochodzić nawet do 10, jeżeli będziecie mocno tam piłować ten silnik, litrów na 100 km oczywiście w mieście. Jeżeli jesteście fanami szybkiej jazdy, no to na pewno najbardziej spodobają Wam się wersje 1.8 turbo, wersja FR 150-konna, 8,4 sekund do 100 na godzinę i Cupra 180-konna, 7,3 sekundy do setki. To już naprawdę bardzo przyzwoite osiągi, szczególnie w przypadku Cupry, ale i FR bardzo dobrze się odpycha. Jednostka 1.8 to kultowy silnik, trwały, dobry, podatny na tuning, ale oczywiście silnik ten ma już swoje lata. Wiele osób oczywiście wychwala go pod niebiosy, jaki to on nie jest cudowny. No i też mają rację, że naprawdę jest to bardzo udana jednostka, ale musicie sobie zdawać z tego sprawę, że jeżeli ktoś wcześniej katował, a jest taka szansa, no to ten silnik może wymagać już jakichś inwestycji. Oczywiście niekoniecznie, ale może. Spotykane są przypadki, że wymiany wymagają kompensatory luzów zaworowych. Zdarza się też tak, że trzeba regenerować turbosprężarkę.
Po latach silnik może zużywać też większej ilości oleju, ale spora ilość egzemplarzy tak naprawdę tego oleju nie zużywa aż tak bardzo, 2-3 litry na 10 tysięcy, jak na dzisiejsze standardy nowoczesnych silników TSI, to jest nic tak naprawdę, więc troszeczkę sobie dolejecie i nie oszukujmy się, większość silników mocnych benzynowych zużywa trochę oleju silnikowego, więc tym się nie przejmujcie. I też warto pamiętać o tym, że przy okazji wymiany paska rozrządu w 1.8 Turbo warto wymienić też łańcuch spinający wałki rozrządu, bo tam jest oprócz paska też łańcuch i według mnie warto wymienić jedno i drugie, nie przycebulać na tym łańcuchu, bo to się może zemścić. Dostępna jest również jednostka dwulitrowa, 115-konna, w tym przypadku do setki auto rozpędza się w około 10 sekund. No według mnie zdecydowanie lepiej wziąć 1.8 Turbo, bo spalanie będzie troszeczkę większe, ale w przypadku 2.0 to jest taki silnik, ani nie jest do końca szybki, ani nie jest oszczędny, więc trochę taka dziwna jednostka, w miarę trwały. No ale tak jak mówię, jeżeli macie wybierać 2.0, to moim zdaniem lepiej wybrać 1.8 Turbo i nawet jeszcze odżałować na ten gaz i wtedy na pewno będziecie bardziej zadowoleni. Oprócz jednostek benzynowych dostępne są również silniki diesla. Podstawowa jednostka, 3-cylindrowa, 1.4, generuje moc od 70 do 80 koni mechanicznych i tu w przypadku pomiarów do setki jest to od 13 do 15 sekund, czyli wyniki dość słabe. Oprócz tego z czasem silnik łapie luz osiowy na wale korbowym, no i też wymaga remontu, ma też problemy z wtryskiwaczami, jeżeli Wam się skumuluje to wszystko, no to naprawdę remont będzie już zupełnie nieopłacalny, dlatego lepiej ten silnik omijać. Jest dość oszczędny, ale przez to, że jest awaryjny i ospały, to według mnie propozycja nie jest godna polecenia. Jeżeli już musicie bardzo przeoszczędzić i chcecie naprawdę, liczycie tylko na oszczędności, nic innego się nie liczy, to możecie jeszcze zdecydować się na 1.9 SDI o mocy 64 koni mechanicznych, ale w tym przypadku auto rozpędza się do setki w 17 sekund. No i tu nie chodzi o to tak naprawdę, żeby teraz tutaj żonglować tymi danymi, że tyle i tyle sekund to fajnie, a tyle i tyle to nie fajnie, ale musicie pamiętać też o tym, że w przypadku tej jednostki naprawdę dynamika jest mocno dyskusyjna, i wręcz bym powiedział, że takie auto jest niebezpieczne, no bo wyprzedzanie samochodu jakiegoś innego w trasie czy wykonanie jakiegoś szybkiego manewru może skończyć się porażką. Dlatego według mnie lepiej coś mocniejszego jednak wziąć, bo po prostu będzie to bezpieczniejsze. Ale to jest moje zdanie. Silnik ten jest dość trwały, oczywiście z czasem może wymagać jakichś napraw układu wtryskowego, no ale nie będą to jakieś zawrotne kwoty, dość tanio uda Wam się to pewnie naprawić i silnik będzie jeździł dalej, bo to jednostka trwała. Myślę, że milion spokojnie powinien ten silnik zrobić. No i dla jednych będzie to plus, dla innych minus, że nie ma turbosprężarki. Według mnie raczej to jest na minus, no bo niby zaoszczędzicie te 1500 zł na potencjalnej regeneracji, ale co z tego, jak ta moc jest po prostu mizerna. Według mnie najlepszą opcją są silniki 1.9 TDI, oczywiście mają pompowtryskiwacze i te pompowtryskiwacze są dużo droższe, ale już jeżeli już chcecie diesla, no to możecie właśnie wybrać 1.9 TDI albo w wersji Sport lub FR w zależności od rynku o mocy 130 koni, albo Cupra o mocy 160, w przypadku FR-a lub Sporta jest to 9,3 do setki, a w przypadku Cupra jest to 7,6. Także naprawdę ta Cupra, zarówno benzynowa, jak i diesel, bardzo dobrze przyspieszają i wręcz osiągi, bym powiedział, ponadprzeciętne jak na ten segment. No, ale tak jak mówię, no, trzeba się liczyć z tym, że z racji tego, że te auta mogą być już mocno wyeksploatowane, te diesle 1.9 będą wymagały regeneracji pompowtryskiwaczy lub wymiany, naprawy turbosprężarki często też, no i mogą też wymagać wymiany dwumasowego koła zamachowego, czyli tak zwany postrach wszystkich Januszy. Jeżeli chodzi o usterki typowe tego auta, no to typowa usterka tego auta to jest m.in. rdza, ale to nie jest jakiś problem na dużą skalę. Rdza najczęściej pojawia się na błotnikach, no i na dolnych rantach drzwi. Też zdarzają się częste przypadki, że po prostu farba odpada, łuszczy się. Niestety ten typ tak ma, farba nie jest tutaj najwyższych lotów. Rdza zazwyczaj jest powierzchowna, dość łatwo można ją usunąć, więc tym się nie przejmujcie.
No a farba, wiadomo, bardziej to, że farba odpada, to bardziej Wam tutaj wpływa na estetykę niż na tak naprawdę eksploatację, więc po prostu od czasu do czasu będzie trzeba a to maskę, a to jakiś inny element pomalować, no i tyle tak naprawdę. Z innych usterek warto wspomnieć również o padających alternatorach i rozrusznikach. W wersjach benzynowych często też szwankują komputery w silnikach. Zdarzają się też przypadki awarii siłowników, centralnego zamka i szyb, no ale wiadomo, w tym roczniku no to większość aut ma te problemy, więc tym bym się jakoś specjalnie nie przejmował. Użytkownicy narzekają również na wybijające się gumy wahaczy z przodu, często padające łączniki stabilizatorów oraz amortyzatory, szczególnie w przednim zawieszeniu, szczególnie w silnikach wysokoprężnych, no ale też w innych wersjach, bo silniki wysokoprężne są dość ciężkie, więc dodatkowo obciążają zawieszenie. Do tego dochodzi jeszcze problem z parującymi reflektorami oraz z matowiałym plastikiem tych reflektorów. No i najpoważniejsza usterka tak naprawdę w tym aucie to awarie elektrohydraulicznego wspomagania układu kierowniczego. Poza usterkami, które wymieniłem, jeżeli wybierzecie odpowiedni egzemplarz, zadbany, no to raczej poważnych problemów mieć nie będziecie, bo auto jest naprawdę ponadprzeciętnie trwałe, ma jakieś swoje mankamenty, ale tak naprawdę, no nie oszukujmy się, samochód już pełnoletni prawie, więc ma prawo, najstarsze egzemplarze są pełnoletnie, młodsze są nastoletnie, więc nie oczekujcie, że ten samochód będzie zupełnie bezawaryjny, bo coś tam zepsuć się może. Na szczęście w większości przypadków są to usterki dość tanie w naprawie, no i samochód nie powinien jakichś problemów przysparzać. Najdroższe będą w utrzymaniu, będą silniki diesla, te mocniejsze. No, w przypadku silników benzynowych, to jeżeli kupicie zadbany egzemplarz, nie powinno być z tym autem problemów. W tym odcinku to już wszystko. Ja zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania, no i wbijania na media społecznościowe. Linki znajdziecie w opisie. A za udostępnienie auta do filmu dziękuję firmie Auto Renaulta.